Cezary Rokicki z Polski, województwo łódzkie. Zajmujemy się, gospodarstwo 15-hektarowe, zajmujemy się produkcją jabłek. Całe gospodarstwo jest nawadniane i nawadniane kropelkowo plus fertygacja. Marek, Dzida, południowa część Polski, czyli województwo śląskie. Moja rodzina zajmuje się od trzech pokoleń produkcją szklarniową. Uprawialiśmy wszystkie kwiaty, jeśli chodzi o kwiaty cięte w Polsce, ale od 20 lat ja specjalizuję się w produkcji róż na powierzchni 3 hektarów. Jest to uprawa całoroczna, doświetlana. W tej chwili przechodzimy na uprawę w wełnie mineralnej. Wcześniej uprawialiśmy w podłożach torfowo perlitowych. Z roku na rok mamy coraz większe problemy z suszą. To już obejmuje całą Europę. Również w tym roku Polska bardzo ma problemy z suszą. Nasz sad jest nawadniany całą metodą kropelkową. Plus do tego nawożymy, fertygację stosujemy, gdyż nie możemy stosować nawozów posypowo, bo brak jest opadów, deszcz. Problem mamy w Polsce, brak wody, rejony, a jak już mamy wodę, to mamy problem z zażelenianiem. Musimy stosować filtry do oczyszczania wody. Moje gospodarstwo również jest zasilane przez system kapilar produkcji izraelskiej, ponieważ firma Netafim, z którą współpracujemy, jak zdążyliśmy zauważyć, ma najlepszej jakości te kroplowniki. Wodę pozyskujemy z opadów deszczu, czyli z całej powierzchni 3 hektarów szklarni i pozostałych budynków gospodarczych. Woda jest zbierana w zbiorniku otwartym, gruntowym o powierzchni 4 milion, o pojemności 4 milionów litrów wody. Następnie ta woda jest filtrowana, destylowana i przechodzi przez mikser, gdzie są podawane nawozy w zależności od doradców, z którymi współpracujemy. Tak mikser jest ustawiony i od kilku do kilkunastu razy w ciągu dnia każda roślina dostaje pożywkę taką, jaką powinna dostać. Oprócz tego od ubiegłego roku zastosowaliśmy system jonów miedzi AquaHort po to, żeby poprawić tutaj zdrowotność tej pożywki. W rolnictwie na pewno jest bardzo ważne doradztwo, żeby stosować wodę odpowiednio, żeby nie przewadniać i roślina, żeby też nie miała braku wody. No i musimy zwiększyć na pewno nacisk na czujniki gleby, na wilgotność, temperaturę, zasolenie gleby, żeby ta woda była wykorzystywana w 100%, nie przewadniać i żeby roślina nie była zasuszona. Ja na przyszły rok postawiłem sobie za cel zamknąć pożywkę w układzie zamkniętym ze względu po pierwsze na oszczędność wody, która no jest coraz większym problemem, żeby pozyskać dobrej jakości wodę, dwa, ochronę środowiska, no i trzy, oszczędności finansowe. Także w 90% na dzień dzisiejszy nasze gospodarstwo jest przygotowane. Te 10% planujemy w przyszłym roku, doposażymy gospodarstwo na tyle, że będzie cała pożywka pracować u nas w układzie zamkniętym bez zrzutów na zewnątrz celem ochrony środowiska.